ludźmi można wszystko. Na razie 4, nie mamy sygnałów póki co o konieczności przyjęcia kolejnych zwierząt, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy na to gotowi. Część dokumentacji niestety została w schronisku, została bezpowrotnie zniszczona, także w tej chwili trwają procedury medyczne i badamy te zwierzęta, sprawdzamy w jakiej są kondycji. Jak tylko będą do adopcji, na pewno damy ogłoszenie. Już się mówi o zwierzętach, ale wtedy jak to wymyśliłam, to jeszcze mówiło się tylko o ludziach, że domy tracą, a zwierzęta były pozostawione wtedy same sobie i myślę, że wtedy ludzie myśleli tylko o ludziach.